zapraszać. Berbow jest też taką techniką, która stosunkowo niedawno weszła do takiego stałego kalendarza łuczniczego. Zawsze berbow był traktowany jako taka trochę niezależna forma i oddzielne zawody się odbywały, ale już nie wiem, się 2 czy 3 lata temu. Drodzy Państwo, zapraszamy na. Międzynarodowa Federacja wprowadziła je do takiego stałego kalendarza. Pierwszy będzie strzelał Darek. Tu jest taka zasada, że ten, który ma lepszy wynik w kwalifikacjach, wskazuje, kto w pojedynku strzela pierwszy. I Ernestas wskazał na Darka, że on będzie strzelał pierwszy. To jest korzystne, bo wiadomo, kto przeciwnik strzelił. Pierwszy strzał. 8 chyba, albo 7. 7, 8. 8. 8. Zmieniłem. Teraz czekamy na odpowiedź Ernestasa. 10. Pięknie, 10. Odpowiedź Darka, 10. No pięknie się mobilizują chłopaki ze sobą, między sobą. Odpowiedź. 9. Odpowiedź 9. No bardzo, bardzo mocne strzelanie. Cztery. Darek strzelił 4. To jest przegrany set dla niego, na pewno. 8. I 8. Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, że stosunkowo niedawno do takiego stałego kalendarza Berbow wszedł i w tej chwili prawie właściwie za każdym razem, jeżeli odbywają się zawody łuków klasycznych, to od razu w połączeniu z Berbowem. Ja pamiętam takie czasy, kiedy jeździłem na zawody i sam jedyny na zawodach stałem z gołym łukiem. To były takie, no to wiele lat temu. Takie rzeczy się działy. Na szczęście to się zmienia po pierwszej serii, na lepszej. To jest coraz bardziej popularna. A w punktach setowych 2-0 wygrywa konkurencja. Wilkauskas Ernestas z Litwy. Rozpoczyna się drugi set. Darek oddaje pierwszy strzał, no to jest bardzo ważny strzał. Trójka. Ojej, to jakoś Darka chyba emocje dopadły. To jest w ogóle bardzo trudna sprawa, bo można być normalnie bardzo dobrym łucznikiem i na treningu świetnie strzelać, czy nawet w kwalifikacjach świetnie strzelać, a w momencie, kiedy jest taki pojedynek, jak w tej chwili oglądamy, 7. To te emocje mają decydujące znaczenie i często się mówi, że nie wygrywa łuk, tylko wygrywa głowa łucznika w takim pojedynku. I tutaj bardzo wyraźnie widać, że Ernestas daje sobie radę z tym, a Dariusz chyba trochę się zdenerwował. 6. Czyli to jest chyba przegrany pojedynek
Znowu, czyli drugi set przegrany najprawdopodobniej. Tak. 10. Ernesta odpowiada dziesiątką. Czyli będzie 4-0. 4-0 po dwóch seriach prowadzi Wilkauskas Ernestas z Litwy. After two series. Trzeba jeszcze dodać, że wszystkie takie kraje ościenne wokół Polski, i Niemcy, i Czechy, i Słowacja, Ukraina, Litwa na pewno, ale już nie wspominając o tym, że w ogóle cała Skandynawia to są bardzo silne, znaczy Skandynawia, zwłaszcza Szwedzi, Szwedzi i Finowie, to są bardzo silne państwa, w których bairdball jest niezwykle popularny, zresztą czołowymi zawodnikami światowej klasy, to są właśnie głównie Szwedzi, Finowie i Włosi. Tam też to jest bardzo, bardzo silne. Chociaż we Francji też jest bardzo silna ekipa. No, wiele miejsc. Tak, Polska właściwie raczkuje w tej technice. Ale ja jestem pełen nadziei, że to się będzie bardzo szybko rozwijało. I rozpoczyna się trzeci pojedynek, trzeci set. No decydujący, jeżeli Litwin strzeli mocny wynik, no to wygra po prostu całą tą konkurencję. Pierwszy strzał Darka, bardzo ważny dla niego. 8. No to jest dobry strzał, może go to zbuduje, może mu to pomoże wystartować dobrze w tym, bo ma szansę jeszcze powalczyć. 10. Ach, odpowiedź Ernestasa jest piękna, 10. X chyba nawet. 8. Darek jest bardzo dobrym zawodnikiem i bardzo, bardzo celnie strzelającym. Spokojnie dzisiaj widać, to nie jest dzień, który jest mocny. Litwin jest bardzo silnym zawodnikiem w tym strzelaniu. 5. No tak, to był strzał, który chyba przekreślił szansę już zupełnie. Proszę strzelać! Dawaj, strzelaj! I ostatni strzał... 7. Ale to jest chyba set wygrany przez Litwina. Także gratulacje. Emocje wygrały tutaj na pewno. Litwa. Czyli pierwsze miejsce dla Ernestasa z Litwy. Darek. Wilkauskas Ernestas został tym samym zwycięzcą 30.